Jutro nadal wietrznie i do tego chłodniej. Witam Państwa, Marzena Słupkowska. W nocy pogodnie od Wielkopolski po Dolny Śląsk. Poza tym przelotne opady. Na szczytach Tatr słaby śnieg. Nad ranem od 5 do 8 stopni. Wiatr dość silny, w porywach do 75 km na godzinę, wysoko w górach do 110, na Bałtyku nadal sztorm. Przed południem na północy kraju po Wielkopolskę zachmurzenie duże, poza tym sporo przejaśnień i słońca. Popada na Pomorzu, a w Bieszczadach opady będą zanikać. Około godziny 10 spodziewamy się od 7 do 10 stopni. W drugiej części dnia więcej słońca na południowym wschodzie, a deszczowo na północnym zachodzie po Podlasie. Maksymalnie od 8-9 stopni na północy kraju do 12 w Małopolsce i na Podkarpaciu. Wiatr dość silny, w porywach do 70 km na godzinę, nad morzem do 85, a wysoko w górach do 120. Na Bałtyku wciąż pogoda sztormowa. Pod wieczór prędkość wiatru będzie się zmniejszać. Ciśnienie po południu w Warszawie wyniesie 994 hektopaskale i w nocy zacznie ponownie rosnąć. W sobotę więcej słońca, ale mimo wszystko gdzieniegdzie przelotnie popada. W górach śnieg. Wiatr na wschodzie oraz nad morzem powieje mocniej. Na termometrach maksymalnie 11 stopni. Nadchodzące noce w wielu miejscach z przymrozkami, zwłaszcza przy gruncie. W niedzielę poranek z lokalnymi mgłami. W dzień więcej słońca, zachmurzenie zmienne. Na termometrach od 8 do 12 stopni na Dolnym Śląsku. Od środy ponownie coraz cieplej. Dobrego popołudnia, do zobaczenia.